Szczęść Boże, coś wam powiem. Bóg cię do czegoś zmusza, to go zostaw, bo nie jest Bogiem. Prawdziwy Bóg oferuje i zaprasza do udziału, do bycia blisko. Do niczego nie zmusza. Nasze pójście za Jezusem musi wynikać z wolności przyjęcia propozycji, a nie z obowiązku. On, który jest dla nas mistrzem i Panem, mówi: jeśli kto chce pójść za mną, nie ma w tym żadnego zobowiązania, lecz oferta, którą mogę przyjąć albo odrzucić. Tak jak ze zbawieniem, bo mogę je przyjąć i odrzucić. Nie inaczej jest z miłosierdziem. Nikt mi ich na siłę nie wciska, że mam wziąć ten dar. Pójście za Jezusem to wybranie stylu życia, którym żył nasz Pan. Zakłada on zaparcie się siebie, a więc ucieczkę od kompromisów ze światem. Nie oznacza to, że mamy z siebie zrezygnować, ile raczej zmienić sposób życia. Pomyślmy, że pragnienie dobra w nas jest wielkie. Chcemy pokoju, chcemy miłości, radości, zdrowia. To są dobre rzeczy. Jednak wytrwanie w dążeniu do nich już takie proste nie jest. Dlatego dalej Jezus mówi: niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. I choć jest w nas rozdwojenie, które prowadzi nas ku dobru, a jednocześnie pozwala nam na uleganie podszeptom złego, przez co upadamy, to nie jesteśmy skreśleni z kolejki do zbawienia. Nasza lista grzechów jest długa, a to nas motywuje, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność. Mogę powiedzieć, że taki już jestem i nic ze mnie nie będzie. A mogę równocześnie powiedzieć, że jestem słaby, ale pamiętając o słowach, że moc w słabości się doskonali, powstawać ze swoich upadków. Pójście za Jezusem zmienia wszystko, począwszy od tego, że przestajemy skąpić siebie samego Bogu. Kto chce zachować swoje życie, straci je, mówi Jezus. Co więc jest takiego w nas wartościowego, czego nie chcemy oddać? Talenty? Otrzymaliśmy je w darze i do nas nie należą. Dobry kontakt z ludźmi? On ma nam pozwalać dawać świadectwo, a nie zbierać fanów. Jako że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest miłością, to zmarnujemy ten dar, jeśli miłości nie uczynimy najwyższym prawem naszego życia. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca. Pokolenie wiarołomne i grzeszne to nasze naturalne środowisko, w którym żyjemy i działamy. To w nim mamy najwięcej możliwości, by właśnie brać swój krzyż. To droga naszych codziennych obowiązków i zadań wykonywanych z miłości do Boga i człowieka. Nawet wtedy, kiedy jest trudno, kiedy przychodzi znudzenie, niejednokrotnie za cenę własnego życia, rezygnacji z siebie dla dobra innych. Jezus zaprasza, aby wziąć krzyż swojej szarej codzienności i iść za Nim. Za Nim, który jest drogą, prawdą i życiem. W tej drodze nie jesteśmy nigdy sami. Bóg wie, że my nie podołamy sami z siebie temu zadaniu, dlatego nieustannie posyła nam swojego Ducha Świętego, by On nam przewodził, umacniał nas i uświęcał. Przecież jesteśmy tu przechodniami. Radość tego świata jest tylko chwilowa. Czy warto więc dać się zatracić na obecne przyjemności, skoro wieczności czeka nas stokroć więcej? Kończąc słowami świętego Josemaryi Escrivy: do szczęścia nie jest potrzebne wygodne życie, lecz zakochane serce. Módlmy się: Panie, niech żaden dzień nie będzie bez krzyża.